Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, program Gości Dnia w Telewizji Wałbrzych. W naszym studiu Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Platforma Obywatelska. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jedynka na liście w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Pani poseł, zanim porozmawiamy o kampanii i o tym, co się pani udało zrobić przez ostatnie 4 lata i co by pani chciała zrobić przez kolejne 4 lata, chciałbym przez chwilę jeszcze porozmawiać o Wałbrzychu, bo to jest w tym Wałbrzychu przez ostatnie miesiące sporo się dzieje. Głównie wynika, znaczy dzieje się tak naprawdę od dobrych kilkunastu miesięcy, ale ostatnich kilka miesięcy to są wydarzenia związane z nowym prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem i decyzjami, które podejmuje. Dyplomatycznie Roman Szełemej wyraża się o poprzedniej władzy Wałbrzycha, o Piotrze Kluczkowskim. Nie ma krytyki wprost, bardzo na to uważa, ale jednak jest kilka cytatów, które mogą świadczyć o tym, że krytycznie jednak się odnosi. Przez ostatnie 3 miesiące zrobiliśmy w sprawie grodzkości więcej niż przez ostatnie 8 lat, powiedział Roman Szełemej. Albo powiedział, nie ma czasu do stracenia i dlatego trzeba wymienić rady nadzorcze w spółkach, co oznacza, że dotychczasowe rady nadzorcze w tych spółkach, mianowane przez poprzednie władze Wałbrzycha, traciły czas na swoich stanowiskach. Albo powiedział, Wałbrzych jest w katastrofalnej sytuacji finansowej. Czy Platforma Obywatelska może popierać w dalszym ciągu człowieka, który w taki sposób mówi o wcześniejszych dokonaniach Platformy w Wałbrzychu? Platforma Obywatelska popierała i popiera pana Romana Szełemeja. Mówi prawdę, że 8 lat zostało straconych? Ja bym aż takich mocnych argumentów nie używała i takich mocnych słów nie używała. To na pewno nie były lata stracone. To były lata, gdzie wiele inwestycji zostało przygotowanych, wiele inwestycji zostało przeprowadzonych. Ale na pewno nie uniknęliśmy błędów i myślę, że pan Roman Szołomej mówi o pewnych błędach, które zobaczył w momencie, w którym zaczął funkcjonować w ratuszu. A te rady nadzorcze wszystkie były do wymiany, pani zdaniem? Wszystkie osoby z rad nadzorczych? Hurtem? Jednego dnia? To jest decyzja pana prezydenta. Pan prezydent stwierdził, że tak trzeba zrobić. Ja bym nie chciała recenzować decyzji pana prezydenta. Ja nie zdążyłam jeszcze rozmawiać z panem prezydentem. Jestem w trakcie kampanii wyborczej. Sejm cały czas pracuje. Tego czasu jest bardzo mało. Pan prezydent w tej chwili jest na urlopie. W momencie, ale to nie służy waszej kampanii, kiedy Roman Szełemej takie rzeczy mówi, bo mimo że wprost pytany, czy Piotr Kluczkowski był dobrym prezydentem, mówi, że on by tutaj nie chciał się wdawać w politykę. Ale gdy posłucha się wypowiedzi na konkretne tematy, to za każdym razem Platforma obrywa. Ale to chyba nie chodzi o to, żeby pan Roman Szełemej decyzje swoje podejmował w zależności od tego, czy jest kampania parlamentarna, czy nie. Tylko pan prezydent odpowiada za miasto i podejmuje takie decyzje, które uważa, że są dla miasta najlepsze. Czy będziecie go popierać, nawet jeżeli będzie nie do końca lojalny? Nie będzie dyskretny? Jeżeli chodzi o wytykanie publiczne błędów Platformy? Ja bym nie chciała, żeby to wyglądało i wyglądało w ogóle, że my popieramy pana Romana Szełemeja za lojalność wobec Platformy Obywatelskiej. My popieramy dlatego, że przedstawił bardzo dobry program dla Wałbrzycha i ten program... Ale zupełnie inny niż dotychczasowy program Platformy. No, w tym jest. Dajmy mu czas, sprawdzimy, czy ten program, który realizuje, czy te jego działania są dobre dla Wałbrzycha. Ale czy są inne niż program Platformy dotychczasowy? Przyzna to pani? Radni Platformy głosowali wcześniej, byli przeciwko rozwiązaniu zasobu mieszkaniowego. Teraz zmienia się prezydent i przychodzi szef klubu radnych i mówi, nie, jesteśmy już za. No widocznie inne argumenty przedstawił im pan prezydent, które przemówiły radnym w ten sposób, żeby zagłosować za. I przed wyborami osoby w radach nadzorczych były godne zaufania, teraz nie są godne zaufania. Tamte osoby powoływał pan prezydent Kluczkowski, tamte powołuje pan prezydent Szełemej. Ma oczywiście takie prawo. A podoba się panu sytuacja, że odwołuje hurtem i tak naprawdę jedyne uzasadnienie to jest takie, że chciałbym wybrać swoich do rad nadzorczych? Nie ma argumentów, ten pan źle pracował, tamten pan zrobił jakieś nieprawidłowości, tylko jest jedyny argument, jaki jest, mam prawo sobie dobrać nowych ludzi. Oczywiście każdy, który argument zarządza, może sobie dobrać swoich ludzi, do których ma pełne zaufanie i to jest... Czy brak zaufania jest wystarczającym argumentem, żeby kogoś wyrzucić z pracy?
rady nadzorcze to nie jest praca. No, to co? Jest, to jest... To są etatowi członkowie rad nadzorczych, dostają pieniądze za... Ale nie, trudno mówić, że... Tak, dostają pieniądze za wykonywaną pracę, ale nie, ja nie uważam, że to jest stosunek pracy. Pan prezydent im podziękował im. Czy stosunek pracy to jest oczywiście inna kwestia, bo tu wchodzimy już w indywidualne kwestie każdego z tych członków rad nadzorczych, no ale fakt pozostaje faktem. Audytów w tych spółkach jeszcze nie ma, a ludzie już zostali z tych spółek wyrzuceni. Ale to jest pytanie naprawdę do pana prezydenta, dlaczego rady nadzorcze czy skład rad nadzorczych. A to ta kwestia dla pani jest ważna? Będzie pani o takie rzeczy pytać pana Szałomeja? Na pewno będziemy rozmawiać i na pewno pan prezydent ma ważne argumenty, dlaczego to zrobił. A rozumie pani argumenty Romana Szałomeja na rzecz Grodzkości Wałbrzycha, przywrócenia? Znaczy bardzo źle się stało, że Wałbrzych pozbył się Grodzkości. Ja wtedy byłam radną opozycji, głosowaliśmy przeciwko temu, aby Wałbrzych nie był miastem grodzkim. I to było bardzo złe i wszyscy o tym wiemy, że Wałbrzych na tym bardzo ucierpiał. Pan prezydent Szałomej uważa, że Grodzkość dla Wałbrzycha jest niezbędna i na pewno ma ku temu argumenty i to ważne argumenty. A pani się zgadza z tymi argumentami? Grodzkość dla Wałbrzycha jest na pewno bardzo ważna, natomiast należy to zrobić w sposób taki rozważny, żeby też interes powiatu nie został zachwiany. I to można zrobić. I to można zrobić poprzez porozumienia miasta grodzkiego z powiatem w sprawie zlecania pewnych działań, które są na przykład w tej chwili powiecie, a pójdą do miasta. Na przykład Powiatowy Urząd Pracy spokojnie może zostać. Pani mówi, że to można zrobić. Przez 8 lat Piotr Kluczkowski prowadził tego rodzaju negocjacje, dyskusje. I żeby to załatwić polubownie, się okazało, że tak naprawdę nie da się tego załatwić polubownie. Dopiero Roman Szałomej teraz mówi, nie, jedziemy po bandzie. A może nie. Przepisy prawa były tak skonstruowane. Ja jestem parlamentarzystą od 6 lat i w początku tej kadencji obecnej trzeba było najpierw zmienić przepisy, aby w ogóle miasto, które pozbyło się grodzkości, mogło tą grodzkość odzyskać, dlatego że w przepisach, w ustawie nie było zapisu, co miasto może zrobić, aby grodzkość odzyskać. Ale w tej samej ustawie jest zapisane, że kwestie grodzkości załatwia się do 31 lipca. Tak. Więc jeżeli załatwiamy to po 31 lipca, to może ta ustawa w ogóle tu nie ma znaczenia. Tak sugeruje Roman Szałomej, że będzie to załatwione rozporządzeniem Rady Ministrów i tak naprawdę zupełnie inną ścieżką niż ustawa. Zobaczymy, co... To oznacza, że ta ustawa mogła być w ogóle niepotrzebna. Nie, była na pewno potrzebna, dlatego że nie tylko Wałbrzych. Bo może inaczej, inne miasta też się ubiegały i ubiegają, inne miasta w Polsce, o to, żeby prawa grodzkie mogły im się należeć. Jest szczególny zapis dotyczący Wałbrzycha, ale rozporządzenie to jest w gestii pana premiera i pan premier podejmie decyzję. Pani widziała projekt tego rozporządzenia? Nie, jeszcze nie widziałam. On gdzieś podobno jest, ale wynika z tego, że widział go autor i Roman Szałomej i chyba nikt więcej. Pani poseł, pani jest posłanką, tak jak pani powiedziała, przez 6 lat. Co pani w przyszłej kadencji będzie chciała dla Wałbrzycha załatwić? Poseł to nie jest załatwiacz. Oczywiście może próbować pomóc włodarzom miast, gmin, aby umożliwić im spotkanie, aby umożliwić im dobry klimat do pewnych inwestycji, ale na pewno nie jest załatwiaczem. Musimy sobie absolutnie zdawać sprawę, że poseł reprezentuje cały region.
najpierw, a później powinien działać w interesie wszystkich. To nie jest powszechne wśród posłów takie myślenie. Wielu posłów opiera swoją kampanię wyborczą na konkretnych obietnicach dla swojego okręgu i mówi na przykład załatwię wam, i w przypadku Wałbrzycha mogłoby to być załatwię wam tą obwodnicę w końcu nieszczęsną. No więc zaraz do tego wrócę. Na pewno będę kontynuowała swoje prace dotyczące realizacji obwodnicy. A jakie to były prace? Jeżeli pani będzie kontynuowała. Jakie były prace? Dzięki między innymi moim staraniom obwodnica Wałbrzyska została wpisana do załącznika 1A programu budowy dróg i autostrad. I to jest bardzo ważne, dlatego że dotychczas, ale proszę mi zwrócić uwagę, dotychczas obwodnica Wałbrzyska w poprzednim planie budowy dróg i autostrad w ogóle nie była zapisana. Nie było obwodnicy i nie było tematu obwodnicy. To byśmy musieli pogrzebać w papierach. A to pani poseł Zalewska przed ale poprzedniej to, rozmowie to radzę, to przekonywała, radzę, że już Prawo i Sprawiedliwość wpisało obwodnicę. Ale nie wpisała. Nasi widzowie mogą nie wiedzieć, co to jest załącznik 1A. Czy pani mogłaby wytłumaczyć, co to jest załącznik? To jest to, że nie w pierwszej kolejności, ale to jest ta lista rezerwowa. Tak. Lista rezerwowa, ale w pierwszej kolejności, może tak. Bo później jest jeszcze załącznik 2, który mówi, że obwodnice Wałbrzyska, że niektóre obwodnice, niektóre drogi będą w późniejszym terminie realizowane. Pani wychodziła to w Ministerstwie Infrastruktury, żeby to wpisać do załącznika 1A? Tak. I co jeszcze przez te 6 lat, przez te 4 lata? Zacznijmy od tego, że przede wszystkim wydeptałam to, żeby nie była to obwodnica wschodnia, a obwodnica zachodnia, bo cały czas Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad upierała się, że należy zrobić obwodnicę wschodnią, czyli tamtą, która idzie od strefy, bo ona jest ważniejsza dla całości planu budowy dróg generalnie w regionie. Więc najpierw, żeby była obwodnica zachodnia, w tej chwili, no żeby była w programie, następnie obwodnica nasza Wałbrzyska jest wpisana w program, który przy następnym rozdaniu środków unijnych może tą obwodnicę realizować, czyli szukamy pieniędzy, jeżeli tych pieniędzy nie będzie w budżecie państwa, a budżet państwa jest no skromny, no to możemy ją realizować ze środków unijnych. W obecnym rozdaniu środków unijnych nie była wpisana obwodnica Wałbrzyska, czyli nawet jeżeli były oszczędności w środkach unijnych, nie można było tej obwodnicy realizować. Jesteśmy po zakończeniu przeprojektowywania obwodnicy Wałbrzyskiej. I następny krok zrobiła Generalna Dyrekcja, czyli wystąpiła o między innymi o pozwolenie na budowę. I cały plan kroków, które będą realizowane w przyszłym i następnym roku, ja Państwu mam nadzieję przedstawić w ciągu gdzieś półtorej tygodnia, dlatego że czekam na ostatnią odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury. Jedna z odpowiedzi, która wpłynęła w ciągu ostatnich 2 tygodni do mnie, jest na mojej stronie internetowej. Także generalnie ja w sprawie obwodnicy rozmawiam raz na 2 tygodnie z Ministerstwem Infrastruktury. Jakieś inne pani ma plany dotyczące Wałbrzycha jeszcze w najbliższej kadencji? No na pewno ta grodzkość, którą tu trzeba dobrze... No to się może okazać, że już jak pani zasiądzie w nowym Sejmie, to już będzie po ptokach. O nie, nie, no może nie, być decyzja już pana premiera. Nie, rozporządzenie. Tak. Ciągłe wspieranie, bo cały czas wspieram powiatowe urzędy pracy w pozyskiwaniu środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobocia. Ja zresztą zajmuję się rynkiem pracy i to jest jak gdyby naturalne. No i wszystkie bieżące rzeczy. Pani poseł Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości
zapowiedziała, że będzie się starała, by Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmowała się Wałbrzychem, a nie swoimi podstrefami rozrzuconymi po całej Polsce. Czy ten postulat się pani też podoba? Bo Platforma Obywatelska w ogóle nie broniła Mirosława Grebera. Ale mówiliśmy, to nie była decyzja na pewno Platformy Obywatelskiej, była to decyzja pana premiera Pawlaka. Ale pan Piotr Kluczkowski zdecydował, że nie weźmie udziału w proteście samorządowców. Natomiast myśmy jako parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, wszyscy parlamentarzyści podpisali list do premiera, a właściwie interpelację z prośbą o wyjaśnienie nam, czy jakiekolwiek inwestycje Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w związku ze zmianami kierownictwa strefy są zagrożone, czy istnieje niebezpieczeństwo połączenia z Legnicką. Ale chyba się pani nie spodziewała, że odpisze, że są zagrożone. Nie są pod szczególnym nadzorem. Generalnie, proszę zwrócić uwagę, pojawiają się nowi inwestorzy. No nic gorszego by się nie mogło stać, jeżeli inwestorzy zaczęliby się wycofywać z Wałbrzyskiej Strefy. I my też bardzo, bardzo bacznie obserwujemy, co się dzieje w strefie. Czy atmosfera jest w miarę dobra, żeby inwestorzy się pojawiali. Informacje, które mam, to świadczą o tym, że jest, inwestorzy się nie wycofali, że się pojawiają nowi inwestorzy. A jak będzie po wyborach, jeżeli chodzi o kierownictwo Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej? Ja w tej chwili tego nie powiem. Na pewno będziemy się tym interesować i na pewno żywo będziemy to obserwować, żeby tutaj nic złego się nie stało. To jeszcze kilka słów o innych kandydatach. Czy pan Wiesław Kilian jest dobrym kandydatem Platformy Obywatelskiej do Senatu z Wałbrzycha akurat? Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kandydat, spokojny, wyważony. Ale jeszcze rok temu był w Prawie Sprawiedliwości. Nie można było znaleźć człowieka, który jest z Platformą bardziej związany albo z Wałbrzychem bardziej związany. Tak naprawdę mamy znowu w wyborach do Senatu pana Chlebowskiego z wiadomą przeszłością, jakkolwiek ją oceniamy, kandydata z Platformy, który niedawno był w PiS-ie, Patryka Wilda i pana Rataja z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Właściwie żadna z tych osób... Ale proszę zwrócić uwagę, że pan Kilian został wyrzucony z PiS-u za to, że poparł pana Sławomira Piechotę w startowaniu w wyborach na prezydenta Wrocławia. I myśli pani, że po tym jak został wyrzucony, to zmienił poglądy na liberalne? Ale Platforma jest bardzo taka szeroka i ma lewą i prawą stronę i pan Kilian spokojnie znajduje się właśnie w tej prawej części Platformy Obywatelskiej. Myśli pani, że pan Kilian z Wrocławia będzie w stanie skutecznie walczyć o interesy Wałbrzycha? Bo jakby senatorzy wybierani w jednomandatowych okręgach powinni bardziej być związani ze swoim okręgiem, z jego problemami. I mógłbym zadać pytanie to samo, które zadałem pani Annie Zaleskiej dotyczące Bogdana Święczkowskiego. Czy wiedziałby Wiesław Kilian, które drogi ma w Wałbrzychu połączyć obwodnica? Myśli pani, że gdybym zadał to pytanie, to mogłoby Wiesław Kilian... to być dla niego trudne pytanie. Mogło być to dla niego trudne pytanie. To jak on może wtedy takie interesy dla Wałbrzycha załatwić? Ale na pewno będzie wiedział, które sprawy są dla Wałbrzycha najważniejsze. Pani będzie pomagać mu w rozpoznaniu terenu? Na pewno. Na pewno. Na pewno. Ja dużo jestem w terenie, a właściwie cały czas, kiedy jestem poza Sejmem, to poświęcam na pracę w terenie, odwiedzam i funkcjonuje nie tylko w Wałbrzychu, ale we wszystkich powiatach okręgu. Wiesław Kilian zapowiedział już wizytę w naszym studiu, więc Państwo będą mogli się przekonać, jakie ma poglądy i jak dużo wie o Wałbrzychu. Ostatnie pytanie, też dotyczące wyborów, ale już na takim zupełnie lokalnym szczeblu. Czy Wałbrzyska Platforma Obywatelska już się odrodziła? Jest jakiś szef, są jakieś lokalne koła, czy to wszystko leży i kwiczy od zimy? Ale jakie stwierdzenie leży i kwiczy? To nie, ale nie ma jeszcze lokalnych kół, nie jest, jest grupa założycielska, która będzie jedno koło powoływać, a potem... A jak ta procedura wygląda w tym momencie? Żeby to się odbudowało, to kto powinien podjąć decyzję na początek? Co się musi wydarzyć? No, grupa założycielska? Tak, tak. I ona jest. Ile osób jest w tej 70. grupie? 70. Kto jest przewodniczącym? Nie ma...
No jak, grupa założycielska, no ktoś tam ten dokument podpisuje, ktoś go redaguje. 70 osób się podpisało i w tej chwili jest wszystko przed nami, ale w związku z tym, że jesteśmy ciągle w kampanii wyborczej, to chcemy, żeby spokojnie nad tym pracować po kampanii wyborczej. To ja jednak będę drożył. Jeżeli dokument jakiś ta grupa założycielska przygotuje, że istnieje, to gdzie go wysyła? Do Wrocławia? Do Wrocławia. I Wrocław musi się zgodzić na założenie koła w Wałbrzychu? Tak. A czy te osoby, które się podpisały wśród tych 70 osób, to są osoby nowe? Są nowe i stare osoby. A i Państwo stosujecie jakieś sito, sprawdzacie te osoby, żeby się nie okazało, że znowu czarne owce jakieś się tam przeplątały? Ja mam nadzieję, że czarne owce już się tam nie pojawiają. W tej chwili nie powiem dokładnie, kto w tej grupie 70 osób jest. Natomiast jesteśmy przed ukonstytuowaniem się władz koła i to wszystko ale przed nami. Terminy nie są wyznaczone. Na pewno po wyborach. Na pewno po wyborach, bo w tej chwili nie jest to dobry czas na to. Bardzo Pani dziękuję za wizytę w studiu. Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Platforma Obywatelska, była gościem programu. Krzysztof Szwałek, do zobaczenia. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.